Mateusz Kasperczyk, witam serdecznie i zapraszam na magazyn Minął Tydzień, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia w obiektywach kamer telewizji Zielona Góra. A zaczynamy od 11. gali konkursu urbanistycznego Zielona Góra bez barier 2018. Podczas uroczystości został rozstrzygnięty konkurs urbanistyczny, który dotyczy przestrzeni i obiektów publicznie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to święto obchodzone corocznie 3 grudnia. Zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. W Zielonej Górze, nieprzypadkowo właśnie 3 grudnia, rozstrzygnięto konkurs Zielona Góra bez barier. Była to już 11. edycja konkursu urbanistycznego na najlepiej dostosowane obiekty i przestrzenie publiczne dla osób z różnego typu niepełnosprawnością. Dzisiejszy konkurs i dzisiejsze rozstrzygnięcia, które zapadną podczas tej gali, świadczą o tym, że kolejne obiekty pomyślały o osobach z niepełnosprawnością. Natomiast proszę pamiętać, że jeszcze przestrzeń wokół nas wymaga wielu poprawek, wymaga naszej uważności. Zatem marzymy o takim dniu, kiedy nie będziemy robili już gali dotyczącej barier architektonicznych. Konkurs ten z jednej strony nagradza obiekty publiczne, w których zlikwidowano uciążliwości w poruszaniu się, ale także przypomina, że takie bariery wciąż w naszym mieście istnieją, chociaż robi się coraz więcej, by te problemy rozwiązywać. Takie konkursy są nie tylko ważne, ale są bardzo potrzebne, bo nie dość, że coś poprawiamy, przystosowujemy, ale też uświadamiamy ludziom, że może być lepiej, że to można zrobić. Niezależnie od tego, czy konserwator zabytków stawia weto, no to trzeba znaleźć jakąś ścieżkę, a może tak, a może winda na zewnątrz. I proszę zobaczyć, to się dzieje. No i serce rośnie patrząc na te czasy. Nagrody przyznawano w 5 kategoriach. Obiekty użyteczności publicznej, obiekty mieszkalne, przestrzeń publiczna, obiekty zabytkowe oraz osoba działająca w zakresie likwidacji barier. Zwycięskim obiektem użyteczności publicznej okazało się Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza, w którym to odbywała się też konkursowa gala. To nowoczesny budynek, który dostosował swoje wnętrza do potrzeb osób niepełnosprawnych. Żeby można było dostać się na każde piętro, żeby można było wjechać do każdej pracowni, nie ma progów, wszystko jest po prostu tak dostosowane, żeby po płaskim można było się wszędzie dostać. Są dostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych, naprawdę szerokie, z możliwością skorzystania z dogodności tutaj techniki. No i myślę, że pracownie też są na tyle duże, żeby ewentualnie osoba niepełnosprawna na wózku czy okulach mogła swobodnie się poruszać. Swoje wnętrza zmieniła i odpowiednio przystosowała również Klinika Wiśniowa. Jak zapewniała Halina Halińska, ważna jest nie tylko pomoc w zakresie infrastruktury, ale również odpowiedni personel, który zadba o potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Zrobiliśmy szereg zmian. Przede wszystkim udoskonaliśmy podejście dla pacjentów niepełnosprawnych. Nie ma zewnętrznych terenów, które muszą pokonywać poprzez schody, tylko jest bezpośrednie wejście do budynku. Są też wykonane toalety, myślę, że w całkiem dobrym standardzie. Toalet dla pacjentów niepełnosprawnych mamy 4, więc jak na taki budynek jest to na pewno sporo. No i myślę, że cała atmosfera, infrastruktura również i miły personel, który dba jednak o każdego pacjenta. W kolejnych kategoriach nagrody odebrali także przedstawiciele Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego za bloki wybudowane na Osiedlu Śląskim, Pracownia Architektoniczna Propago za rozwiązania w Parku Sowińskiego oraz Zielonogórski Ośrodek Kultury, filia w Starym Kisielinie. Każdy z nagrodzonych obiektów otrzymał pamiątkową statuetkę oraz charakterystyczne naklejki, które będą informować użytkowników, że dane miejsce jest przyjazne osobom niepełnosprawnym. Najbardziej istotna sprawa, że nie poprawiać to, co zbudowaliśmy z przeszkodą, a po prostu budować bez przeszkód. W dotychczas przeprowadzonych edycjach od 2008 roku tytuł laureata konkursu otrzymało 58 obiektów, a wyróżniono 44 obiekty. Oddajemy krew na święta. To już 3. edycja przedświątecznej akcji zielonogórskich policjantów. Przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze pojawił się tak zwany krwiobóz, w którym w odpowiednich warunkach wszyscy chętni mogli oddać krew. W ubiegłym roku nasi zielonogórscy policjanci oddali ponad 10 litrów krwi.
Na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo, niejednokrotnie biorąc udział w akcjach, które bywają na tyle niebezpieczne, że narażają się na wielkie ryzyko i niebezpieczeństwo. W szczególnym, bo w przedświątecznym okresie starają się dodatkowo nieść pomoc, tyle że w bardziej osobisty sposób, bo dając cząstkę siebie. Już po raz trzeci zielonogórscy policjanci przystępują do akcji wspierającej Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddajemy Krew na Święta. To kolejna odsłona zbiórki życiodajnego płynu, w którą zaangażowani są mundurowi. Dzisiejsza akcja pod hasłem Oddajemy Krew na Święta to tak naprawdę trzecia edycja akcji, która została wymyślona przez nas, przez zielonogórskich policjantów. Oddajemy tę krew przed świętami. Mamy na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Policjanci bardzo chętnie dzielą się tym, co mają najcenniejsze, więc swoją krwią. Oni nie tylko ratują na co dzień życie, ale także potrafią się podzielić. Wśród zielonogórskich policjantów mamy honorowych krwiodawców. Ale do tej akcji przystępują także osoby, które oddają krew po raz pierwszy. Oczywiście krwiobóz stacjonujący przed Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze nie jest podczas akcji zarezerwowany wyłącznie dla policjantów. Tradycyjnie funkcjonariusze zapraszają do oddawania krwi również kolegów i koleżanki z innych służb mundurowych, ale także wszystkich tych, którzy chcieliby w tym dniu wspomóc akcję. Oczywiście do naszej akcji zachęcamy także zielonogórzan, zachęcamy naszych kolegów z innych służb. W tym roku, jak zresztą już w poprzednich akcjach, wspierają nas również, to warto jest myślę podkreślić, młodzi ludzie, uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku, z klasy o profilu policyjnym i nie tylko. Tam zajęcia prowadzi były policjant z młodzieżą, który zachęca. Młodzi ludzie bardzo aktywnie włączają się w akcję. Dzisiaj zgłosiło się aż 15 osób. Zobaczymy, czy wszystkim uda się oddać krew. Ci młodzi ludzie być może już niedługo wstąpią w szeregi służb mundurowych. Sami zdecydowali o takiej formie kształcenia, podobnie jak dobrowolnie zdecydowali się dzisiaj wesprzeć zawodowych mundurowych w akcji oddawania krwi. Jak najbardziej się przyłączają do tego, bo wiedzą, że jeśli można komuś pomóc w taki właśnie sposób, że nawet uratować komuś życie, to ci uczniowie, którzy w przyszłości pewnie założą już zawodowo mundur wojskowy, policyjny czy strażacki i też będą pomagać przecież już w tym życiu swoim dorosłym, zawodowym, to jak już teraz mogą pomagać, to oczywiście chętnie zawsze przyjeżdżają na tą akcję. Dodajmy, że to nie jedyna akcja oddawania krwi, w którą zaangażowani są zielonogórscy policjanci. Co ważne, część funkcjonariuszy jest w gronie honorowych dawców krwi, a co za tym idzie, w ten sposób pomaga systematycznie. Województwo lubuskie rozwija się pod wieloma względami. Warto wspomnieć o rozwoju energetycznym, a tym zachwyceni są partnerzy z Niemiec, którzy w mijającym tygodniu odwiedzili i chwalili nasze województwo. O energetyce i nowych technologiach z nią związanych debatowali uczestnicy jubileuszowej 15. konferencji Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – Świat energii jutra. Na corocznych spotkaniach polscy i niemieccy specjaliści dyskutują o polityce energetycznej zarówno w aspekcie europejskim, krajowym, jak i bardziej lokalnym. 29 i 30 listopada spotkali się w Sulechowie, w Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, by znów wziąć pod lupę wszelkie energetyczne nowinki. Konferencja była w tym roku dwudniowa, wyjątkowo, zwykle to są jednodniowe konferencje, z racji tej, że była to 15. jubileuszowa. Z tego, co mówią uczestnicy, wszyscy są bardzo zadowoleni, że były ciekawe tematy. Było dużo o energetyce rozproszonej, o tej takiej samorządowej i to się cieszyło dużą popularnością. Konferencja zgromadziła blisko 100 uczestników, którzy nie tylko debatowali, ale także sprawdzali, jak działają różne proekologiczne rozwiązania. Zielona Góra może się pochwalić pionierską technologią pozyskiwania chłodu z ciepła sieciowego. Goście konferencji mieli okazję zobaczyć te urządzenia oraz stanowiska badawcze, a także wysłuchać prelekcji przedstawiciela elektrociepłowni Zielona Góra. W Zielonej Górze są dwa komercyjne węzły do produkcji chłodu. Kilka jest jeszcze w Polsce, ale to nie komercyjne. Między innymi Centrum Przyrodnicze i Planetarium Wenus. Podpisaliśmy w zeszłym roku umowy z NFOS-iem na dwa kolejne. To jest szpital i to są wydziały Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Uczestnicy konferencji byli też pod wrażeniem elektrycznych autobusów. Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk dokładnie informował zebranych o szczegółach przestawienia miejskiego taboru na autobusy elektryczne. Poza tym Zielona Góra produkuje prąd i ciepło z gazu, a nie z trującego węgla. Nie jest to jeszcze rozwiązanie wykorzystywane w całym mieście, ale to początek pozytywnych zmian.
Mamy ekologiczne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w Zielonej Górze. To nie jest bardzo częste w Polsce. To jeszcze tam mamy Gorzów, jest Rzeszów, Lublin, a resztę miast wytwarza elektrociepłownia w oparciu o węgiel głównie. No i to jest dobry taki prognostyk do tego, żeby rozbudowywać sieć ciepłowniczą i podłączać te obiekty, które dzisiaj mają indywidualne ogrzewanie. Organizatorami 15. konferencji Energetyka Przygraniczna Polski i Niemiec Świat Energii Jutra było Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, Kraj Związkowy Brandenburgia, EDIS AG oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą. Kolejna wymiana doświadczeń na pewno odbędzie się w przyszłym roku. Za nami ogólnopolska konferencja naukowa, której temat brzmiał: biblioteki, multimożliwości, nowe technologie i nowe przestrzenie. W trakcie tej konferencji uczestnicy mogli zobaczyć, jak zmieniały się biblioteki od czytelni po nowoczesne mediateki. Postęp technologiczny i rozwój potrzeb użytkowników generuje różnorodne możliwości dla bibliotek. Oprócz tradycyjnych funkcji, książnicy zaczynają realizować model biblioteki otwartej, hybrydowej. I właśnie o multimożliwościach biblioteki oraz nowych technologiach i przestrzeniach dyskutują dyrektorzy i profesorowie podczas konferencji zorganizowanej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece imienia Norwida w Zielonej Górze. Właśnie o tym będziemy rozmawiać i jaka powinna być dzisiejsza biblioteka, biblioteka otwarta, biblioteka hybrydowa, biblioteka jako miejsce spotkań, na ile wzorzec skandynawski bibliotek, który jest w tej chwili w Europie najbardziej popularny, powinniśmy adaptować tutaj do naszych potrzeb, dla naszych użytkowników i czytelników. Także rzeczywiście duże wydarzenie i duże spotkanie teoretyków z praktykami. Dwudniowa konferencja obfituje w mnóstwo ciekawych prezentacji i dyskusji. Poruszone zostaną tematy i problemy dotyczące wszystkich współczesnych bibliotek, czyli spojrzenie na czytelnię jako różnorakich przestrzeni – multimedialnych, architektonicznych, społecznych, kulturalnych i edukacyjnych. Na pewno złamany zostanie nie jeden stereotyp, szczególnie ten dotyczący zawodu bibliotekarza. Nie zabraknie też dyskusji o wyzwaniach stojących przed bibliotekami w całej Polsce. Myślę, że znakomitym efektem ostatnich lat są szkolenia dla bibliotekarzy i to takie szkolenia najróżniejsze. Kiedyś wydawało się, że bibliotekarka to tylko pani w grubych okularach z kokiem i siedząca i cicho mówiąca, cichutko, bo tutaj ten dzisiaj nie. Dzisiaj są to młode dziewczyny, które mają szkolenia takie, jak dostają ludzie w korporacjach, które same posiadają bardzo różnorodne umiejętności, które potrafią być przewodnikiem nie tylko po świecie książek, bo w tym muszą być dobre, ale także po świecie cyfrowym. Ogólnopolska konferencja naukowa, której organizatorem jest Zielonogórska Biblioteka, to twórcze spotkanie teoretyków i praktyków, które z pewnością zaowocuje nowymi kontaktami i doświadczeniami, dzięki którym powstaną kolejne inwestycje wzmacniające potencjał bibliotek publicznych. Wystarczyła informacja, że zbliża się 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dalej sprawy potoczyły się szybko. Zielonogórski sztab został zarejestrowany, a obecnie liczy 27 osób i już kilkuset wolontariuszy. Warto się pospieszyć, bo chętnych jest dużo, a miejsc coraz mniej. Szczegóły wydarzenia zielonogórscy sztabowcy w mijającym tygodniu przedstawili na specjalnej konferencji prasowej, a z każdym kolejnym dniem w naszym mieście będzie pojawiało się jeszcze więcej informacji o tym, co podczas tego wyjątkowego dnia pojawi się w Zielonej Górze. W drugą niedzielę stycznia znów będzie radośnie, kolorowo i wesoło. Po raz 27 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pieniądze zebrane przez wolontariuszy do puszek i te ze wszystkich licytacji zostaną przekazane na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Również w Zielonej Górze zawiązał się sztab, który zorganizuje finał w naszym mieście, a jego szefem został znów radny Filip Gryko. Na razie szczegóły dotyczące atrakcji, które będą czekać na zielonogórzan 13 stycznia, są wciąż ustalane, ale w programie znajdzie się kilka stałych punktów imprezy. Będą dwie sceny, czyli mała scena dla dzieci i młodzieży i dla rodzin, która będzie przy ratuszu,
Duża scena na placu przy Filharmonii, czy na parkingu, tam przy postoju taksówek, co rokrocznie nam się ostatnio bardzo fajnie udawało. Co więcej, no przede wszystkim czekamy na zgłoszenia wolontariuszy, bo to jest najważniejsze. Chcemy zebrać około 350 wolontariuszy, bo to oni jakby zbierają te pieniądze i to od nich zależy, jaki wynik finansowy nasze miasto uzyska. Chcemy jak najwięcej zebrać, wiadomo, bo zbieramy na szczytny cel. Obecnie najważniejszym zadaniem jest zebranie wolontariuszy. Do tej pory zarejestrowało się już 200 osób, a w Zielonej Górze będzie mogło kwestować około 350 osób. Miejsc już wiele nie zostało, dlatego wszyscy chętni powinni szybko wypełnić wniosek na stronie iwolontariusz.wośp.pl. Rejestrować można się do soboty 8 grudnia. Po potwierdzeniu zgłoszenia trzeba będzie jeszcze osobiście podpisać oświadczenie wolontariusza. Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma gorące serce przede wszystkim, więc zapraszamy nawet noworodki. Moja córeczka w zeszłym roku była najmłodszym wolontariuszem, miała 1,5 roku. Najstarszy wolontariusz miał chyba 79 lat, więc wiek jest nieważny. Wiadomo, ci najmłodsi wolontariusze muszą chodzić ze swoim opiekunem, z kimś dorosłym. Jeżeli mają poniżej 16 roku życia, a poniżej 18 roku życia, rodzic czy opiekun prawny musi wyrazić zgodę. W Zielonej Górze wciąż pojawiają się nowi, chętni ludzie, którzy chcą zostać wolontariuszami, co bardzo cieszy członków sztabu. Jestem pierwszy raz tutaj wolontariuszem i jestem ciekawa, jak to wszystko wygląda. Myślę, że dużo osób będzie podchodziło i wrzucało pieniądze. Jestem zarówno w sztabie, jak i wolontariuszem. Już drugi rok z rzędu angażuję się w Wielką Orkiestrę. Tak jak mówię, tak trzeba. Wszystkie informacje o nadchodzącym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można na bieżąco śledzić na facebookowym profilu WOŚP Zielona Góra 2019. Na bieżąco są tam umieszczane wszelkie nowinki dotyczące finału. Druga edycja lekcji programowania pod nazwą Lubuskie koduje przeszła do historii. Celem wydarzenia Lubuskie koduje jest promowanie idei nauki kreatywnego programowania, niezależnie od wieku, oraz przedstawienie, że programowanie staje się trzecim językiem. Programowanie staje się trzecim językiem świata. Rozwija wyobraźnię, logiczne, abstrakcyjne i kreatywne myślenie, a także zdolność planowania. Kodowaniem może zająć się każdy, niezależnie od wieku. Przekonali się o tym uczniowie szkół podstawowych, którzy uczestniczyli już w drugiej edycji zajęć Lubuskie koduje, które zorganizowało Biuro Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Lubuskie koduje, czyli warsztaty dla dzieciaków, które uczą programowania, logicznego myślenia, robotyki i mogłabym powiedzieć też techniki, ponieważ tutaj mamy stanowisko, gdzie z prostych elementów dzieciaki składają kartki świecące, używając do tego prostej diody i baterii. Będą robiły też roboty ze szczoteczki do zębów. Płytka elektroniczna Makey, za pomocą której poznają, co to jest obwód elektryczny, które przedmioty przewodzą prąd, na czym polega przewodnictwo. W sali kolumnowej na uczestników warsztatów czekało wiele zadań i wyzwań. Mogli sterować robotami, tworzyli własne projekty z użyciem elektroniki oraz uczyli się programowania na macie edukacyjnej. Wszystkie te ćwiczenia uczyły ich też pracy zespołowej. Uczniowie biorący udział w warsztatach z zadowoleniem opowiadali o przygotowanych dla nich niespodziankach. Uczymy się oprogramowywać roboty, sterujemy robocikami na pilotach. I tutaj jest bardzo fajnie, można się nauczyć wiele, też jak przewodzi żaróweczka i jak może świecić po prostu, taka lampeczka w kartce i można na przykład cioci wysłać, taką fajną, świecącą. Najbardziej mi się podobało zaprojektowanie tych robotów, co jeździliśmy. I także mi się podobało ta gitara, która grała i pianino. Celem warsztatów Lubuskie koduje było zachęcenie młodzieży z klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych do nauki kreatywnego programowania. Wydaje się, że uczestnicy zajęć zostali zarażeni pozytywną pasją. A o tym, że programowanie jest przyszłością, mówią również nauczyciele. Uważam, że informatyka jest przyszłością i dzieci muszą brać jak najczęściej udział w takich warsztatach. Bardzo podoba mi się nauka programowania, bo kształci umiejętności bardzo ważne, takie jak kreatywność, logiczne myślenie, a to jest w obecnych czasach umiejętność bardzo ważna. 11 i 12 grudnia Urząd Marszałkowski szykuje też zajęcia o podobnej tematyce dla najmłodszych. Będzie to już trzecia edycja warsztatów o nazwie Technologiczne Dzieciaki. Z inicjatywy Klubu Radnych Zielona Razem już od 2014 roku miasto Zielona Góra co roku przekazuje 100 000 zł na stypendia dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W auli rektoratu naszej uczelni przy licealnej w mijającym tygodniu zostały wręczone zielone stypendia. Oprócz codziennych zajęć na uczelni poświęcają swój czas na działalność w kołach naukowych, pisanie artykułów do branżowych czasopism, a także rozwijają swoje pasje. Za te wszystkie osiągnięcia studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego zostali dzisiaj nagrodzeni zielonym stypendium. To pomoc finansowa ufundowana przez radnych klubu Zielona Razem. Cieszę się, że udaje nam się nasza idea, tak, że te kierunki, nazwijmy inżyniersko-ekonomiczne i te rzadkie, czyli te, które są najbardziej potrzebne, że możemy je w jakiś sposób uhonorować, bo stypendium oczywiście jest ważnym elementem takim socjalnym, ale tak naprawdę dla nas jest to taki punkt uhonorowania tych młodych ludzi, którzy ciężko pracują, bo żeby to stypendium otrzymać, to nie jest tak prosto. Wniosek o stypendium mogli złożyć studenci zameldowani w Zielonej Górze, kształcący się na następujących kierunkach: architektura, budownictwo, architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych i plastycznych, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo, biznes elektroniczny, ekonomia i pielęgniarstwo. Premiowane były akurat te kierunki ze względu na zapotrzebowanie specjalistów w wymienionych dziedzinach na rynku pracy. Otrzymałam je za dobrą średnią oraz za dodatkowe umiejętności, tak jak na przykład instruktor fitness. Akurat ja miałam to, jeżeli chodzi o działalność dla koła naukowego, dla uniwersytetu jako członek Rady Wydziału na pierwszym roku, ale też jako to, że posiadam certyfikat językowy i też w wystawach artystycznych. Studenci otrzymali jednorazowe stypendium w wysokości 3300 zł. Dodatkowy zastrzyk gotówki będą mogli przeznaczyć na dalsze rozwijanie swoich naukowych karier oraz pasji. Dziekani wydziałów, z których studenci otrzymali stypendia, nie kryją dumy ze swoich podopiecznych. Bardzo nas cieszy to, że doceniane są osoby z obszaru Zielonej Góry, zameldowane w Zielonej Górze, a szczególnie z tego kierunku, który jest na naszym wydziale, czyli z kierunku pielęgniarskiego. Wiemy, jaka jest sytuacja związana z brakiem tego zawodu wśród zawodów w naszej Polsce, więc bardzo się cieszymy, że takie pieniążki w jakiś sposób pomogą studentom tego kierunku, aby móc studiować i może rozwijać również się zawodowo, czy też w różnych innych zakresach. Zielone stypendia są przyznawane od 2014 roku. W tym roku otrzymało je blisko 30 studentów. Finansowe wsparcie dla studentów przez radnych Zielonej Razem ma być kontynuowane również w kolejnych latach. Już po raz 11 zostało podpisane porozumienie z elektrociepłownią Zielona Góra SA w sprawie programu wsparcia dla mieszkańców Zielonej Góry znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Co ważne, firma chce pomóc, a dzięki zwolnieniu z opłat i rachunków sytuacja wielu rodzin może się znacznie poprawić. Wyjątkowy mikołajkowy prezent otrzymały rodziny w trudnej sytuacji materialnej. Nie muszą martwić się o ciepło sieciowe w swoich domach. Już po raz 11 elektrociepłownia Zielona Góra postanowiła wesprzeć takie rodziny i wyręczy je w opłaceniu rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę. W grupie PGE, do której należy elektrociepłownia Zielona Góra, rozumiemy wagę, z jaką się wiąże odpowiedzialność społeczna biznesu. Dajemy środki w dobre ręce, w ręce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który zna potrzeby najbardziej potrzebujących mieszkańców Zielonej Góry. Nasze ciepło sieciowe jest ekologiczne, czyste, wytwarzane w kogeneracji i stąd ważne, żeby jak najwięcej osób mogło korzystać z niego w sposób taki komfortowy. W tym roku prezes elektrociepłowni przekazał prezydentowi Januszowi Kubickiemu czek na 70 tysięcy złotych na pokrycie zaległych opłat przez mieszkańców w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Od początku trwania akcji zielonogórska elektrociepłownia wydała na ten cel 800 tysięcy złotych, a za jej przykładem poszły też inne miasta w Polsce. Z tegorocznego wsparcia skorzysta około 150 zielonogórskich rodzin. Ja chciałbym serdecznie podziękować elektrociepłowni za wspaniały prezent, za wspaniały gest. Po raz kolejny ci, którzy tej pomocy potrzebują, będą mieli ciepło w domach i nie będą musieli za to płacić, więc jest to naprawdę wspaniały gest ze strony elektrociepłowni, za co im bardzo dziękujemy, bo to są setki osób, które będą mogły spędzić święta w ciepłej atmosferze. Rodziny biorące udział w akcji wytypował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy MOPS-u wiedzą najlepiej, kto tej pomocy najbardziej potrzebuje, bo są w stałym kontakcie ze swoimi podopiecznymi. To są rodziny, które już korzystają z pomocy społecznej. W związku z tym też pracownicy bardzo często bywają u nich, wiedzą też, na co te osoby potrzebują pomocy.
w jakim ten, wiemy kto oczywiście zalega z płatnościami za mieszkanie, za ciepłą i wodę i ogrzewanie i w związku z tym ta pomoc jest skierowana do tych osób, te osoby są wstępnie wytypowane. Najwyższy rachunek, jaki pokryła w tym roku elektrociepłownia w ramach świątecznej pomocy, wyniósł 2,5 tysiąca złotych, a najmniejszy 100 zł. Od początku trwania akcji z pomocy w opłaceniu rachunków za ogrzewanie skorzystało blisko 2000 rodzin. Jak co roku 6 grudnia Święty Mikołaj pojawia się w autobusie. Za nami kolejna edycja mikołajkowego autobusu MZK. Po raz kolejny na najmłodszych czekały upominki, ale przede wszystkim Mikołaj. Tym razem nie saniami ciągniętymi przez renifery, ale miejskim autobusem podróżował Święty Mikołaj, a nawet trzech Mikołajów. Jeden z nich usiadł za kierownicą, a dwóch kolejnych rozdawało pasażerom drobne upominki. Już po raz kolejny, 6 grudnia, na Zielonogórskie ulice wyjechał wyjątkowy pojazd. To mikołajkowy autobus, ozdobiony w świąteczne emblematy z prezentami dla wszystkich pasażerów. Mam dzisiaj troszeczkę słodyczy, kredeczki dla grzecznych dzieci, odblaski, żeby były w nocy bezpieczne, widoczne i jakieś tam zabaweczki drobne też się jeszcze znajdą. Święty Mikołaj potwierdził, że zielonogórzanie byli grzeczni w tym roku, więc z czystym sumieniem mógł częstować najmłodszych i tych trochę starszych słodyczami. Świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim pasażerom, a biletem wstępu do autobusu było zaśpiewanie kolędy. Przymierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Podoba nam się bardzo, jest wesoło, kolorowo przede wszystkim. Jesteśmy pierwszy raz, na pewno nie ostatni. Fajna akcja, ogólnie dobrze zorganizowana. No, zawsze na Facebooku, rok temu też akurat MZK wrzucił właśnie na stronę. No, ogólnie według mnie dobrze jest to zorganizowane. U nas, fajnie, na przykład, u nas akurat z klasy też uczniowie chcieli pojechać. Fajnie, że wyszło z taką inicjatywą, bo w innych miastach to nie słyszeliśmy o czymś takim. Taka bardzo miła niespodzianka. Słyszałam o tym autobusie, ale nie wiedziałam, że mi się uda jechać nim. Kolorowy, śliczny i zaskoczyłam się wsiadając do niego i zrobiłam nawet zdjęcia, żeby pokazać swoim, z Mikołajem, z wnuczką. No i cały ten autobus, po prostu bardzo kolorowy i ładny. Z tym zadaniem wszyscy poradzili sobie świetnie i mogli dalej podróżować linią M. Od 9 grudnia zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy PKP. Zmiany pojawią się także w połączeniach z Zielonej Góry. Warto przypomnieć, że niektóre odcinki w Zielonej Górze możemy pokonywać pociągiem. Wyobrażacie sobie przejazd przez Zieloną Górę w godzinach szczytu bez przejmowania się natężeniem ruchu, sygnalizacją świetlną czy innymi pojazdami? Do tego płynnie i bez tracenia czasu w korkach. Jeśli nie, to niestety żyjecie w nieświadomości, bo tego rodzaju jazda po mieście jest w 100% możliwa. Oczywiście są pewne ograniczenia. Po pierwsze, samochód, z którego należy zrezygnować definitywnie. Po drugie, trasa jest ściśle wyznaczona, ale bezproblemowo przejdziecie nią na przykład z przylepu przez centrum miasta aż do Kisielina. Jak to zrobić? Należy postawić na miejskie połączenie kolejowe, które zapewnia Polregio. Dodatkowo od 9 grudnia, czyli od dnia wprowadzenia nowego rozkładu jazdy, można będzie jeździć pociągami po mieście jeszcze częściej i jeszcze taniej. Wraz z nowym rozkładem jazdy będziemy zatrzymywać się w Nowym Kisielinie. Staraliśmy się dostosować godziny pociągów tak, aby można było dojechać do pracy i z powrotem z niej wrócić. Tu też będzie promocyjna cena biletu za 2 zł w tak zwanej ofercie bilet miejski. Wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy, a także uruchomienie przystanku Zielona Góra Nowy Kisielin to oczywiście tylko wisienka na kolejowym miejskim torcie. Po torach całego województwa lubuskiego od 9 grudnia będziemy poruszać się zmodyfikowaną siatką połączeń. Co ciekawe, dużo zmian dotyczy tras polsko-niemieckich. Pociąg do Frankfurtu po godzinie 10, również nowe połączenie do Görlitz o 9.45, po godzinie 14 w kierunku Nowej Soli Wrocławia, no a także więcej połączeń przy tym międzynarodowych. 4 razy dziennie będziemy jeździć do Görlitz, 2 razy dziennie bez zmian do Forstu i 4 razy dziennie, czyli dodatkowy pociąg, 2 pociągi dodatkowe do Frankfurtu, jeden z Zielonej Góry, drugi z Rzepina.
Wprowadzony 9 grudnia nowy rozkład jazdy będzie obowiązywał do 9 marca. W przyszłym roku rozkład zmieni się jeszcze 4 razy. W czerwcu, we wrześniu, w październiku i w grudniu. W Zielonej Górze można rozpocząć oficjalne odliczanie do świąt Bożego Narodzenia. Za nami miejskie mikołajki, w trakcie których nastąpiło oficjalne włączenie światełek na zielonogórskich choinkach. Ta najważniejsza znajduje się obok ratusza. Świąteczne ozdoby i iluminacje pojawiły się na ulicach Zielonej Góry już wcześniej, jednak 6 grudnia oficjalnie rozbłysnęły i oświetliły miasto. Przy akompaniamencie świątecznych piosenek i po odliczaniu przez zgromadzonych zielonogórzan włączano kolejne światełka na choinkach i fontannach. Kulminacją miejskich mikołajek było podświetlanie 12-metrowej żywej jodły, która stanęła przy ratuszu, a jest prezentem od Lasów Państwowych. W tym roku drzewko przyjechało do nas z nadleśnictwa Babimost. Podczas rozświetlania kolejnych atrakcji Mikołajowi i prezydentowi miasta towarzyszyły tłumy zielonogórzan. Można powiedzieć, że Zieloną Górę opanowała już świąteczna atmosfera i mieszkańcy z niecierpliwością czekają na Boże Narodzenie. Gotujemy się na święta, dzisiaj 6 grudnia, imieniny Mikołaja, ale Boże Narodzenie nieuchronnie się zbliża, więc trzeba jakoś przygotować miasto, piękne iluminacje, piękne oświetlenia. My teraz je tu rozświetlamy, zobaczcie ile ludzi przyszło, pięknie jest naprawdę, dzisiaj pan prezydent cukierki rozdaje, odpalamy te żaróweczki, jest cudownie, tylko śniegu trochę mało. Mam nadzieję, że ta tradycja choinki żywej w mieście Zielona Góra będzie się rozwijała. W następnych latach będą mieli okazję inni nadleśniczowie się wykazać i co roku będziemy chcieli, żeby w mieście takie rozpoczęcie tego okresu bożonarodzeniowego odbywało się przy akompaniamencie ładnej muzyki, ale również i w otoczeniu pięknych drzewek, takiej tradycji polskiej, że ładne choinki, ubrane ładnie i też przez wszystkich mieszkańców. Także myślę, że będzie to taki miły akcent. Bardzo nam się podoba. Naprawdę wyjątkowo. Bardzo, bardzo wszystko ładnie jest oświetlone. Fajne w ogóle były te efekty przy włączeniu lampek. Dzieciom się bardzo podobało. Pierwszy raz jesteśmy, ale naprawdę ciekawie. Tomek, jak ci się podobało? Rozświetlona Zielona Góra. Świąteczny klimat. Dzisiaj akurat pasuje na mikołajki. Bardzo nam się podobało, po kolei szliśmy, odliczaliśmy. Dla dzieci to była wielka frajda przede wszystkim. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Super. Szczególnie frajda dla dzieciaków. I tak minął tydzień w telewizji Zielona Góra. Mateusz Kasperczyk, dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.